17.14, po południu Polskiej radio RDC, w studiu pan Wojciech Cejrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ukrywam, że trochę się tak denerwuję i nawet... No dobrze, ja ludzi, lubię spiętych ludzi, bo wtedy pan, pan wyżej skoczy, jak pan jest spięty. Ale strach też paraliżuje. Ehe, nie widzę tego po panu. Bo ja tak się dobrze trzymam, bo jestem hazardistą. To ja będę regulował pańską gałkę, jak będzie pan za bardzo zestresowany, zrobi się bardziej miły wtedy. Ale w ogóle ludzie się boją pana, czy nie? czasami mają... Yy niezdefiniowanie w głowie takie, bo nie wiedzą, czy to będzie ten gość z WC Kwadransa, który zaraz im kopnie w kostkę, czy to ten miły pan, prawie David Attenborough, taki Właśnie. starszy dziadek sify, który opowiada o dzikich. Nie wiedzą tego, którego spotkają. A pan tak, tak w zesaj to jaki jest? I tak, i tak, no, to jestem ja w obu tych pozycjach. Jak idę na negocjacje handlowe czy na manifestacje, zakładam kowbojki, a jak idę do dzikich, to zdejmuję gacie. No, proszę pana, więc jestem tu i tu. No, pan pyta Paderewskiego, czy on jest pianista, czy on jest działacz niepodległościowy. No, bardzo dziwaczne pytanie, bo jest sobą. Jest Ale pan myśli, dlaczego ludzie się pana boją? Rzadko naszym... się boją. To, to jest chwila wahania. Może nie wiedzą, ja, czy, czy ten gość będzie wobec mnie... Grzeczny, czy od razu przejdzie do sedna? A grzeczny, znaczy, że on mi tak mówił takim innym językiem? Jakoś tak będzie próbował się czegoś dowiedzieć? Czy Nie, tym... zwyczajnie grzeczny, tak po ludzku, no bo. Czasami mnie oglądają w sytuacjach, w których już tam powitania się odbyły w, poza studiem w, w Szatni. Siedzimy u Janka Pospieszalskiego w studiu. Atmosfera jest rozgrzewana przez 20 minut, ja nic nie mówię, a potem się włączam jednym zdaniem do jakiegoś konfliktu. No i widzą, że facet startuje od razu, rozpędzony do 120 na godzinę. A pan lubi takie konflikty w ogóle? Pan to nie jest kwestia lubienia. Ja mam temperament raczej wojownika niż polityka, bo polityk to mam na moje y, żądanie nurkować w szambie parlamentarnym, żeby wyłowić jakiś jeden złoty pierścionek. Mhm. Nie? To jest zajęcie polityka. Nurkowanie w szambie to nie jest fajna robota. Ja bym się tym zajmować nigdy nie chciał. Mam temperament wojownika, mam świadomość tego, że mam temperament wojownika, więc się podejmuję takich zadań, do których to pasuje. Człowiek powinien tak roztropnie rozważyć, do czego się nadaje. Ale jednocześnie jestem tym wojownikiem super słodkim, bo potrafię panu przynieść antylopę i opowiedzieć, jak było na polowaniu. Ale to wtedy w innej sprawie, prawda? W innej sprawie, tak. W sprawach mojej ojczyzny mam poglądy. Tak jak każdy dziennikarz polityczny powinien mieć poglądy, bo ja uważam, że to go dyskwalifikuje, jeżeli on w programie przyjmuje pozycję obiektywną. Aha. Jaką obiektywną? No, jeżeli jest dziennikarzem politycznym albo ekonomicznym, to w każdej kwestii, o której rozmawia z jakimś politykiem, powinien mieć wypracowany jakiś własny pogląd, musi się znać na tym. Ale może być zaciekawiony opinią cudzą. Zaciekawiony, tak, ale to musi być nawet agresywnie zaciekawiony. No i musi mieć przy każdym wywiadzie z jakimś takim rostowskim, na przykład, on powinien mieć też przygotowaną własną kontrpropozycję. No, jeżeli jest dziennikarzem ekonomicznym, zna się na tym, być może lepiej od ministra, bo on już przeżył siedmiu ministrów, a ten jest nowy na tym stanowisku, nie ma kompletnie żadnego doświadczenia, to taki dziennikarz powinien atakować, gryźć. No, w przeciwnym razie, moim zdaniem, jak nie ma poglądów, to jest to jest kwalifikacja kompletna. Dziennikarz nie ma poglądów. A pan nie chciał być jakimś politykiem właśnie, bo to polityk powinien mieć poglądy, nie? On mm. powinien mieć je tak eksponować. Nie, nie. Każdy obywatel Rzeczypospolitej powinien być zaangażowanym obywatelem. Są kampanie w Radiu dla Ciebie też. Chodź na wybory, interesuj się swoim krajem, bo to jak to jest twój kraj, to się nim interesuj, zaangażuj się w coś. No i to ma trwać. Nie tylko w dniu wyborczym. A takie słowo kompromis, to dla pana jest jakieś w ogóle do przyjęcia, czy nie? To zależy od okoliczności ale zasadniczo to jest wadliwe słowo. Kompromis nie jest potrzebny w życiu. Demokracja jest skonstruowana. Ja jej nie lubię, tak? ale działamy w demokracji i się muszę z niej, w niej zmieścić. Kompromis jest zaprzeczeniem demokracji, bo w, w demokracji zwyciężają ci, którzy zwyciężyli w wyborach. No, najwięcej głosów ktoś uzyskał, najwięcej rąk podniósł i ten jest zwycięzcą. Czyli nie ma w demokracji sytuacji no, kompromisowej. Nie jest, bo tak oni jakby łączą, prawda? Muszą połączyć jakieś takie interesy, które nie są za bardzo stosowane. No nie, 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 nie. W demokracji zwycięża większość. Czyli wszystkie mniejszości, które się nie załapały, są przegrane. Demokracja z definicji jest systemem, większościowym. Właśnie mówi się chyba odwrotnie, że w tej demokracji trzeba dbać o interes mniejszości. A trzeba większość. dbać, to jest co innego, a jaka jest prawda, to jest drugie inne. No, a... Ktoś wygrał wybory i on rządzi. No to, to nie jest kompromis, tylko to jest zwycięstwo. Zwyciężył jeden, a nie siedmiu. Jeden jest premierem. To nie jest kompromis. Kompromis to by był jakby Kaczyński z Tuskiem się wymieniali na siodełku na godziny jakieś, że Tusk od 7 do 14, a potem Kaczyński. Tak jest w Szwajcarii, tam się wymieniają. Proszę pana, absurdalny system, nie funkcjonuje. Nie podoba się panu demokracja? Co pan by wolał? Ale nie, nie, to jest głupie pytanie, bo pan mnie pyta, czy mi się podoba demokracja, ja mówię nie, a jednocześnie stawia mi pan podkorowo taki zarzut, że jak ja nie mam dla pana lepszej propozycji, ale ja nie mówię, to że nie ja ma prawa żeby żadnego się zarzutu. nie, nie było. Proszę pana, jest... podchodzę do pałacu kultury. Nie podoba się. A pan mnie pyta. A co, pan A co by pan zmienił? W Nic! nie podoba mi się cały. Bym yes. rozwalił go. Po prostu mi się nie podoba. Może bym go nie ruszał, bo rozwalanie też kosztuje. Po prostu mi się nie podoba. Demokracja też mi się po prostu nie podoba. Wie pan czemu? Pan Cytuję powie. teraz Korwina. Akurat nie chcę mu ukraść tego pięknego refrenu. Otóż, dwóch pijaków z podbudki z piwem ma dwa razy więcej do powiedzenia od profesora uniwersytetu. To jest demokracja. Ale ja Takie tak. są fakty. No tak, oni mają dwa głosy, a profesor ma jeden głos. Czyli dwóch pijaków, dwóch lumpów w demokracji ma dwa razy więcej do powiedzenia niż jeden profesor. Gdyż zgodziliśmy się na idiotyczny system polegający na głosowaniach. Mhm. Czy pan by wolał jak? Tak pana zapytam. A ja nie wiem, jak bym wolał. Nie, nie umiem panu wskazać. Na tych dużych grupach społecznych, na których się obracamy teraz, to ja nie mam dobrej odpowiedzi. Jak będę miał, to gdzieś ją opublikuję, podpowiem komuś. Natomiast w ogóle mi się nie oburzał na systemy takie, które już były i w Europie a funkcjonują doskonale funkcjonują w innych krajach, przykładem może być Arabia Saudyjska, gdzie rządzi po prostu jakaś dynastia. Jest król, no nie ma nic złego. Jesteśmy dumni z Jana III Sobieskiego i Kazimierz Wielki też podobno nie był złym królem, podniósł całą Rzeczpospolitą, zrównoważony rozwój zastosował, Ale bo pan, zaczął murować miasta. Bo wie pan, ja mam w sumie takie poczucie, ja może nie jestem jakoś bardzo zaangażowany politycznie, a powiedziałem, że w skali od jednego do dziesięciu, to może jeden bym osiągnął, ale mam trochę poczucie wpływu. Nie rozumiem? No, że mam takie poczucie wpływu na to, co się tutaj dzieje. A pan ma poczucie wpływu, tak. że pan wpływa, tak? Tak, że mogę przynajmniej. No mieć. To dobrze, no każdy człowiek ma sobie czynić ziemię poddaną. Mężczyzna A pan ma... ma być jeszcze do tego waleczny, czyli ma stawać do walki z innymi, ma być odważny, ma być honorowy, ma się postawić, kiedy trzeba, ma zastawić swoją piersią swoich bliskich, ma oddać życie za innych kiedy trzeba, ma się zapracować na śmierć, jeśli dzięki tej jego pracy 10 innych osób żyje, to są zadania mężczyzny. Więc ogólnie ma pan dobry początek. A ma pan takie poczucie wpływu, pan? Poczucie wpływu na różne rzeczy, oczywiście. No, musimy zajmować się też rzeczami e, takimi, gdzie możemy coś zmienić. Mhm. Czyli ja się podejmuję takich zadań, gdzie odczuwam, że mogę mieć jakiś wpływ no, na polepszenie świata, tak, na budowanie czegoś lepszego, na stworzenie jakiegoś dzieła. Bo jak pytałem pana o kompromis, to dlatego pytałem, bo mam takie wrażenie, że pan czasami używa takiego języka, który jest taki wykluczający jakby kompromis, że ciężko rozmawiać. Nie, kompromis jest do kitu, proszę pana. No, wojownik powinien walczyć o swoje i umieć przegrać. I demokracja też na tym polega, nie, kompletnie nie polega na kompromisie. To państwa oszukują wszyscy, którzy uważa, używają tego słowa. Jeśli używają go szczerze, to znaczy, że nie rozumieją, na czym demokracja polega. A dochodzenie do czegoś wspólnego. A to nie jest kompromis. Tylko. No to jest dochodzenie do czegoś wspólnego. Czasami się dochodzi w kompletnej sprzeczności do czegoś wspólnego, bo y, walczą razem u Piłsudskiego dwaj goście, którzy widzą kompletnie in, inaczej ten świat, a jednak ze względu na wspólnego wroga walczą razem. I w, ty, w tej wspólnej walce dochodzą jakoś do tego, Nie pokonają tego wtedy, to potem się w pryncypie. Mieliśmy to przykład tego przy okrągłym stole, że część opozycji była zaproszona, część nie była. Wcześniej oni wszyscy walczyli razem. No to, że Macielewicz się spotykał na tajnych yy, obradach z Kuroniem czy z Michnikiem i mieli wtedy wspólną sprawę, to jest taki empiryczny dowód tego, że można do wspólnego celu to, co pan postulował, iść. Pomimo że się ma zupełnie sprzeczne poglądy. A różnorodność. Jak w takim razie poradzić sobie z różnorodnością? Nie musimy sobie radzić. Różnorodność jest doskonała i trzeba zwalczać globalizację w tym kontekście multikulti. Multikulti jest obrzydliwe, bo to jest przygotowywanie takiego świata, w którym kultury się nie różnią od siebie, tylko Dobrze wymieszać. Wszyscy się zapraszają do wspólnego miasta. Jest mi obojętne, z jakiej kultury ty pochodzisz, czyli jest mi obojętne, z jakiej ja, z jakiej ja pochodzę. Mhm. Jest mi Nie przeszkadza mi to, kim jesteś, i nie obchodzi mnie to, kim jesteś, byleby ciebie nie obchodziło, kim ja jestem. To jest multikulti, to jest niedobra kultura. I do pana mówi teraz antropolog kultury. Dużo cenniejsze dla rozwoju człowieka. Było na przestrzeni całych dziejów i jest dzisiaj, to jak się spotykały bardzo różne kultury ze sobą. Miały na przykład wspólną granicę między Niemcami a Francuzami, i tam było napięcie na tej granicy. Coś z tego napięcia wynikało, na przykład rozwój technologii. Wojennej tak, bo było napięcie, ale jednak wymyślali kolejne machiny, które się przydawały też w życiu cywilnym. Ale można wyobrazić sobie rozwój bez wojny. Nie. Nie, to się nigdzie nie udało. Przykładem na to, że nie ma rozwoju bez wojny, jest Australia. Mamy tam Aborygenów i antropologia liczy. Ja nie, nie jestem specjalistą akurat od Australii, tylko od Amazonii. E, no ale czytam jakieś książki. Też na... 40 tysięcy lat kultury, która się przez 40 tysięcy lat nie zmienia. Kompletnie nic nie zmienili, żadnych modyfikacji w tej kulturze, żadnej struktury społecznej konkretnej, żadnych systemów wodzowskich, żadnej armii i żadnej wojny. Żadnego postępu w tłumaczeniu na polski potoczny, przez to właśnie, że nie było wojen. Oni nie mieli kompletnie ambicji takich, żeby coś skonstruować swojego, wydzielić jakiś swój teren i ogrodzić się może. To jest dowód na to empiryczny, że y, wojna jednak jakoś napędza. Jak nie, tak, wojna nie jest dobra. Czy jak pan wchodzi w taki konflikt, to tak raczej chodzi o jakiś taki twórczy element, a nie tak, o to, tak, żeby tak, coś zniszczyć. Są, konflikty są doskonale twórcze. Złym konfliktem jest wojna, kiedy już się zabijamy. Natomiast wszystkie wcześniejsze konflikty, które. Czasami prowadzą do wojny. One są twórcze. Tylko jak się z panem spieram o coś, to ma sens nasza pogaduszka. Czy pan się nie obraża tak naprawdę, jak pan coś mówi, albo ktoś panu powie coś ostrego? Nie, ja się angażuję bardzo, proszę pana, i niektórzy właśnie po, potem się mnie boją, bo ten facet taki jakiś ostry w rozmowie się zrobił, e, albo komuś nawtykał. Ja o sprawach rozmawiam, no, ktoś mnie mniej obchodzi. Państwa gościem jest pan Wojciech Cejrowski. Chwila muzyki, wiadomości, a później wracamy do naszej rozmowy. 17.36, Popołudnie polskiej Radia RDC, w studio pan Wojciech Cejrowski. Dzień dobry. Pan jeszcze. nie odmienia słowa studio? To już Wojciech Mann uczył... W studia. W studiu, w studia, wie pan, no, odmienia się. Na studiach Wojciech Cejrowski. Wojciech nie, nie, no, pan teraz psuje to. Co ja chciałem wybudować. Język polski jest wspólnym dobrem i przodkowie nasi gnili na Syberii w obronie mowy polskiej i należy im się, żebyśmy nie przeklinali oraz żebyśmy na miarę swoich możliwości każdy rozwijali język, budowali w stronę lepszego, a już szczególnie w publicznym radiu, a ja tu siedzimy jednak w publicznej rozgłości, w każdym razie budynek taki, nie wiem, może ktoś serdec sprzedał. Jak widzę Polskie Radio, to żałuję, że nie ma tych wszystkich kart mikrofonowych, które polegały w dużej części... Jak mam pani w studio? W studiu. W studiu. Odmieniamy. A jak mam pana przedstawić? Wojciech Cejrowski, a co? A jak takie dokonania zawsze się tam... Mówi. Nie ma potrzeby. Nie, podróżnik. Nie, nie widzę takiej potrzeby. Jak, jak jeszcze ludzie nie wiedzą, kto to jest Wojciech Cejrowski, to zostawmy ich z tym. Niech ich zaciekawi treść, a nie tytuł przy nazwisku. Pan ma lat? 49? Tak, tylko tak sobie chciałem powiedzieć, że jednak coś wiem o Panu. Ale Pan powiedział właśnie, taka zasada jest, to też Państwo nie wiedzą, że zasada jest taka, że jak ma być o prywatności, to Pan nie będzie mówił. W ogóle Pan przestał mówić. A jeżeli chodzi o, bo tak żeśmy rozmawiali w poprzednim, takim naszym wejściu, o tym, że y, można się pana przestraszyć i że Pan też lubi konflikt, ale że pan się nie obraża. No. Czasami nie ma wyjścia, trzeba się w takim sensie honorowym obrazić. No jak ktoś naszą rodzinę szkaluje albo zrobi krzywdę naszej mamie, to nie utrzymujemy z nim więcej stosunków. No, czyli na takim poziomie jak pojedynki organizowano z powodów honorowych. Czyli nie obrażam się tam za duperele, bo to jest poniżej kolan mężczyzny, obrażać się za duperele. Mężczyzna wysoko nosi głowę, ceni siebie i tam ktoś coś o nim powie, to mierzwa jest. Mhm. Natomiast są sprawy kardynalne, radykalne i wtedy to nie jest obrażanie się chłopca w podstawówce, tylko to jest taka męska obraza. Ktoś dokonał obrazy przeciwko czemuś, co jest dla mnie tak ważne, że ja wykluczam go z mojego świata. Czy w sferze publicznej można tak kogoś wziąć i wykluczyć? Należy. No, są takie zachowania, czyny, są takie osoby, które poprzez to, co zrobiły czy robią, yy, powinny być wykluczone. Tak. I Ale... to jest dobre ogólnie dla społeczeństwa, Właśnie. żeby nie było w przestrzeni publicznej Jerzego Urbana z jego tygodnikiem nie, który wprowadził domowy potocznej i domowy wyższej. Przekleństwa. Wulgaryzmy. To było jego pierwsze dzieło. To jest, to jest szatańskie zrobić coś takiego. Ale nie ma pan wrażenia. Zaczął drukować bluzgi. Nie ma pan wrażenia, że właśnie to, co jest kłopotem teraz, to jest to, że światy jakby w Polsce się zamykają i ludzie z jednego świata nie są w stanie być poinformowani o co chodzi ludziom z drugiego świata, i powstaje taka sytuacja niepewności i lęku, bym powiedział, strachu jednych przed drugimi. Strzela pan powyżej mojej pokrywki. Zupełnie nie rozumiem, o czym pan mówi teraz. Że Chodzi o coś takiego, że chciałobyś na przykład ja, gdy pracowałem w gazecie wyborczej, chciałbym na przykład z panem zrobić wywiad. No to pan jako pan może, bo. Moje chrześcijańskie zasady nakazują mi być otwartym na pana, na osobę. Dopóki mi pan nie zrobi krzywdy żadnej, nie oszuka mnie pan, to ja z panem współpracuję. Ale nie mógłbym opublikować. Natomiast z Gazetą Wyborczą ani z całym tym koncernem nie współpracuję. Ale to jak ci czytelnicy pismo, mają się tym zajmować? Które obraziło moją rodzinę wielokrotnie, nazywając mnie faszystą. Ale jak świat, który jakby jest jakby. Czytelnikiem Gazety Wyborczej, tak sobie teraz takie przyjęliśmy tutaj medium, ma się dowiedzieć o tym, co pan myśli. Niech sobie mówi. kupi nasz dziennik albo Gazetę Polską. Jeżeli jest zainteresowany mną, to se może w internecie wstukać Cejrowski i nagle mu wyskoczą różne informacje i przeciętnie inteligentny człowiek się zorientuje. Ten gość nie jest z tej opcji, którą reprezentuje Gazeta Wyborcza, więc nie ma sensu, żebym wertował stronicę Gazety Wyborczej w poszukiwaniu rozmowy z Cejrowskim, bo on z nimi nie gada. To teraz... jest gość z innej bajdury. I biorą sobie wtedy Gazetę Polską. Jest takie marzenie w Polsce, go słyszę na różne sposoby. Chce pan zrobić wywiad dla Gazety Polskiej ze mną? Niech pan do nich zadzwoni. Jak panu udzielą zgody, to pan, ja panu udzielę <laughs> zgody na wywiad. Może to jest w ogóle fajny pomysł. Wie pan, żeby teraz dziennikarze z innych opcji robili wywiady do innych nie, gazet. Nie, ja mam nadzieję, że Gazeta Polska panu pokaże but od spodu. Ale dlaczego w sumie pan taką nadzieję? Bo proszę pana, z, z niektórymi nie warto rozmawiać. Z niektórymi nie godzi się rozmawiać. Jest wiele osób, którym nie należy podawać ręki. I wcale nie jest tak, że każdemu trzeba. Pamiętajmy o tej scenie w świątyni, kiedy pan Jezus bo odwołują się często do Jezusa że nastaw drugi policzek, a musisz każdemu rękę podawać, on nawet prostytutkę tam wyratował i tak dalej, Tak, ale jednocześnie ukręcił bicz z powrozów. Wychłostał ludzi w świątyni. Znaczy nie równocześnie, tylko w innej sytuacji. Nie? Ten sam Jezus A, w ramach tej samej nauki, która trwała trzy lata, wychłostał przekupniów, wywalił ich z świątyni, nawyzywał ich, powywracał im stoliki, oni kantory prowadzili, wymiany walut wewnątrz świątyni. Czyli ten sam Jezus pokazuje dwa sposoby działania z miłością. Nie jest dobrze, jeżeli bliźniemu zawsze ustępujemy. Ale ten moment, kiedy on wyrzuca ludzi ze świątyni, to jest z miłością? Tak, to jest święty gniew, to jest oburzenie na bezczeszczenie świątyni, i to jest wyraz miłości, tak jak Ale rodzice, którzy dają klapsa dziecku, świadomie, żeby zabolało. Kochają to dziecko, ale nie daje mu się w żaden sposób inny wytłumaczyć, żeby nie pakował gwoździa do kontaktu. I rodzice dochodzą do, do wniosku, że tak, wcześniejsze przekonywania, tłumaczenia i kary były nieskuteczne. Żeby moje dziecko się nie zabiło wsadzając gwóźdź do kontaktu, szukam kolejnej metody. I czasami na zwierzę Homo sapiens działa ból, na przykład. Ale nie ma pan wrażenia, że właśnie ból czy Taka kara fizyczna, czy w ogóle przemoc, jest taką, takim rodzajem bezradności. Nie, teraz. nie, nie, pan Jezus nie był bezradny. O nie, ja jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa, proszę pana, i rzymskim katolikiem, żeby nie ma wątpliwości, że jakiś inny, bardziej miękki. I proszę pana, pan Jezus, yy, wszystko co robił, robił z miłości, i z miłością był chodzącą miłością. Więc jak beształ faryzejów o żmijowym plemieniu, jakim mówił, rzucając im obelgi w twarz. To też robił to z miłością. Trzeba ale to szukać nie, roztropnego narzędzia. Ale to nie dotyczy nas ludzi, jak rozumiem, bo my nie jesteśmy e, osobami świętymi, tak jak pan... Każdy powiedział. ma być świętym i ma tę świętość budować już ale tu pan na pan ziemi. Ale pan w to nie sobie? wierzy, bo ja znam Wierzę. opowieści wielu dzieci, które były katowane przez swoich ojców na przykład i tam nie było to robione z miłością. Ja proszę na to, że ktoś bez miłości to robi, nie wyklucza, że ktoś inny może to robić z miłością. Więc co, co pan zmienia temat teraz? Ja nie zmieniam, tylko tak próbuję powiedzieć, że przemoc jest raczej wyrazem bezradności, nie a raczej nie się miłości. Nie zgadzam Czyli się z Czyli chce pan powiedzieć, że wczoraj tą tęczę, bo tak sobie tak zmierzamy trochę w Najpierw stronę, o przemocy skończmy, a ja zaraz, zaraz panu z powiem bardzo chętnie. Ale spalono z pana, miłości. przemocą była nasza kontrkampania na atak sowiecki w 1920 roku. Działaliśmy za pomocą armat, czołgów, szabel, zabijaliśmy wroga. To była przemoc. Czy była zła, była dobra. Ale miłość tam była? Tak! Broniliśmy naszych, broniliśmy naszej ziemi, z miłości do ojczyzny to robiliśmy. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze, zaryzykował swoje życie. Czym był akt świętego Maksymiliana? Który oddaje życie, czyli za chwilę siebie ubiczuje w najgorszy sposób. Sam siebie z własnej woli skazał na bunkier głodowy w Auschwitz. I umierał z głodu przez wiele dni. Ale myślę, że to są z innej kategorii przykłady, tak jak było o A ja myślę, dziecku, że z tej samej. o dziecku i kontakcie. To rozumiem, że jakby rodzice, z troski o dziecko. Chociaż nie pochwalam i nawet uważam, że to jest wyraz bezradności, w momencie, kiedy tato czy też mama używa jakiejś przemocy wobec dziecka. Znam to ze swojej autopsji. Jedyny raz, kiedy udało mi się y, dziecko szarpnąć, to dlatego, że byłem po prostu bezradny. To było jedyne, co potrafiłem w tym momencie Przeba, zrobić. są takie dzieci, są inne dzieci. No ja, jakbym nie dostał w Ciry parę razy, to bym był lumpem teraz. Więc cenię sobie ten bat. Tak pan na myśli, na że pan byłby? Na 100% to wiem. Ale za co pan tak? Jakby dostało? babcia nie była ostra wobec mnie, proszę pana, jakby szmatą pana? w pysk nie dostał. Za y, brak szacunku w słowie wobec babci. Dostałem szmatą parę razy po ryju i od razu mnie to wyprostowało. Ale z drugiej strony. Nie ma lepszej metody, bo tłumaczenie: Wojtuś tak się do babci nie mówi. To tłumaczenie nic nie dawało. I święta ręka, która bije. Ale zdarza się panu przecież powiedzieć do różnych ludzi w sposób taki, powiedziałbym, no, ostry. Ostry, tak, bo niekiedy nie ma innego narzędzia, natomiast nigdy w sposób wulgarny. Przez moje usta nie przeszły nigdy wulgaryzmy, nawet w formie cytatu. A jeśli w sensie chodzi o przekleństwa, wulgaryzmy jakiekolwiek, nie A... tylko przekleństwa. Przekleństwo jest w ogóle zakazane w Kościele katolickim. Nie mogę przeklinać drugiego, bo to jest mocne. Mogę zaciągnąć demona do jego domu, do jego snów. Przekleństwo powoduje to, że Zapraszam, opętanie na bliźniego. Był pan na marszu? Niepodległości, oczywiście, z moją mamusią po siedemdziesiątce spacerowaliśmy i te wszystkie y, nieprawdy, które oglądałem y, chwilę później wieczorem, czy to w TVP, czy w TVN, czy w Polsacie. Ja nie wiem, czy ci dziennikarze... Ale nieprawdy jaką pan No proszę pana, no, y, to, ten moment, kiedy oni mówią, że były zamieszki, to ja 30 metrów z mamusią moją od tego miejsca byłem. Akurat się zrobił jakiś zator, staliśmy i ten tłum z tyłu troszeczkę napierał i część kiboli, bo byłem specjalnie między trzema grupami kiboli, kompletnie z nimi niestowarzyszony, oni no, z jakichś innych miejscowości niż ja. I ten tłum, który z tyłu nachodził na nasze plecy, spowodował, że część tych kiboli się wlała w lewo w jakąś uliczkę warszawską. Ja Warszawę słabo znam. I no, oni mieli rację, policja zareagowała, że nie wolno mieć ognia i jakieś zamieszki. Trwało to cztery minuty, proszę pana, 30 metrów ode mnie, a wszystkie kamery przetwarzają te informacje we wszystkich możliwych ujęciach. Przed panem dzisiaj była Emilia Wiśniewska z kolektywu przychodni, ona tam była w środku. Opowiadała. To był facet, proszę pana, więc pan wychodzi na idiotę, jeżeli pan do faceta z brodą mówi w rodzaju żeńskim. Rozmawialiśmy o jakiejś różnorodności wcześniej, ale też o jakimś szacunku. Ale proszę pana, nie może być szacunku dla głupoty, no, Może być politowanie dla głupoty. Ale głupotą jest co w tym przypadku? No proszę pana, że, że pan w, w radiu polskim ma naprzeciwko na siebie faceta z brodą i mówi pan do niego jak do kobiety, no, Nie można zmienić swojej tożsamości, Ale jak to się sobie przyklei wąsy, no. Jak kobieta se wąsy przyklei... Albo wychoduje nawet myśli, przez golenie, to nie zostaje kobietą, błagam pana. Ale ja właśnie rozróżniam takie rzeczy, jak ktoś że ktoś przykleił i ktoś sobie nie przykleił, ktoś ma jakąś wolę, żeby się do niego zwracać. Jak ktoś na przykład takiej woli nie ma. Pan prawdopodobnie, gdybym do pana powiedział, na przykład po imieniu zwrócił się do pana jak do kobiety, pan by się poczuł urażony. Nie, Jakoś nie poczułbym się urażony, uznałbym, że pan jakieś głupstwo robi. No, no właśnie, a jak do mężczyzn to trafnie. No więc zwracając no, się bo do jestem pani... mężczyzną, to musi pan do mnie mówić jak do mężczyzny. No więc zwracając się do pani Emilii Wiśniewskiej, jakby Ale miałem wrażenie, że trafiłem rozwiązana. dokładnie w to, czego ta osoba ode mnie żądała. Ale nie zawsze chcemy trafić w to, czego ta osoba żąda, bo wie pan, dziecko chce 17 batona Mars. Ale to nie było I nie chcemy trafić. Dorosły człowiek czasami chce się znowu napić, a już nie powinien. Ale I pan nie ma... proponuje kolejnego kieliszka. A kiedy pan uznaje, że ktoś ma prawo do tego, żeby funkcjonować tak, jak chce? Dopóki yy, nie robi krzywdy sobie bądź innym. A czy pani Emilia zrobiła panu jakąś krzywdę? Ogólnie takie zjawisko, tak, no bo to jest prowokowanie głupoty. Facet opowiada, nie wiem jakie wykształcenie odebrał. Ale jaką odebra? krzywdę panu zrobiła. Już mówię. E, facet odebrał nie wiem jakie wykształcenie albo jakby, jakby na studiach gdzieś był e, pierwszy rok psychologii, socjologii, antropologii, kultury wszędzie są proste informacje że nie można samodzielnie gospodarować swoją tożsamością niewykonalne człowiek tożsamość uzyskuje od urodzenia częściowo przez płeć, częściowo przez wychowanie częściowo przez jakieś doświadczenia, które już nie są wychowaniem tylko no, nabywamy pewnych odruchów nawet boimy się Poparzenia, bośmy się kiedyś strasznie poparzyli, nie? To nie było wychowanie, tylko wypadek jakiś. I mamy tożsamość, kropka, i ją się bada bardzo skomplikowanymi narzędziami u psychoterapeuty, u psychiatry, u socjologa, u antropologa kultury. Badamy tożsamość różnych ludzi albo ludów. Nie można jej sobie zmienić, bo facet zadeklarował: od dzisiaj będę kobietą. No, błagam pana. Panie Wojciechu, to pana powiedział o swoim doświadczeniu. Ja jej szanuję, Nie, jej to tłumaczy. jest nauka, proszę Ale pana. Ale gdzie jest krzywda, którą panu zrobiono? Gdzie jest krzywda? To jest niebezpieczne. Jeżeli Ale za... gdzie to jest niebezpieczne? Już panu mówię. To powoduje zamęt w kulturze. Przychodzi pięcioletnie dziecko i słyszy, jak pan do faceta z brodą mówi, tak jak do pani: dziecko się gubi. A skąd pan z... wie, że się gubi? Wiem, proszę pana, bo wiem. Ale pan ma dzieci? Proszę pana, nie pańska sprawa. Prywatność się bo ma No ja raz. mam dzieci i mogę panu powiedzieć, że się nie gubią. Proszę Tylko pana, pytają. a ja panu powiem, że się gubią. Ale skąd pan to wie? No wiem po prostu, pan weźmie sobie książkę z psychologii. Wykon... Ale ja nie wziąłem sobie książki, bo mam dzieci, mam z... doświadczenia, będę mogę powiedzieć z doświadczenia, że się nie gubią. A pan mówi, że z książek. To może to jest jakaś, że tak powiem, niezbyt dobra wiadomość? To wiedza. może już się wcześniej zgubiły? Bo jest nienaturalne, żeby dziecko nie rozróżniało płci po, takich, po ogólnym wyglądzie sylwetki, nawet. Ale to pan w zasadzie tak to jakoś rozumie? Nie! Bo ja sobie Socjologia, obejść... psychiatria, medycyna, antropologia kultury i zdrowy rozsądek mówią, że jest się mężczyzną od urodzenia aż do naturalnej śmierci i nienaturalnej też, i kobietą też się jest, i nie można aktem, Fałszowania dowodu osobistego, zmienić płci tego człowieka, który teraz ma fałszywy dowód na nazwisko Grocka. No nie można, bo jak pan da kawałek paznokcia tego faceta pod mikroskop, studentowi medycyny i tam te chromosomy obejrzą, czy co innego, to natychmiast pada odpowiedź, osobnik homo sapiens rodzaju męskiego. Więc nie da się zadeklarować tego, że ja nagle mam inną płeć, bo tak zapragnąłem. A jakby nie da pan się. tak spróbował inaczej? Nie co? mam zamiaru próbować. Ale tak, pytam inaczej. Nie chcę. Ale dlaczego? Właśnie? Bo nie. Ale co, bo coś się rozpadnie? Nie, nie chcę. Proszę pana, ktoś mi daje pomidorową... A ja nie chcę. No to nie wiem, no nie muszę uzasadniać. Dlaczego pan przecież, nie chce. Ale pan. Bo ja w sumie jednej rzeczy nie rozumiem. Pan jest podróżnikiem, jest pan ciekawy, wchodzi pan w różne sytuacje. Tak, nie we wszystkie I Podejrzewam, proszę pana. że jak panu dadzą, znaczy podejrzewam, nie podejrzewam, bo to nie jest podejrzenie, tylko tak domyślam się, że jak pana częstują różnymi daniami, które różnie wyglądają. To Pan na przykład próbuje. Nie wszystko, proszę Pana. Ale czasem. Nie proszę pana. Mięsa w piątek nie ruszę, na przykład. I a nawet jak mi pan... Indianin daje piękny stek z tapira, a przez ostatnie 17 dni nie było mięsa, tylko była juka, to już by pan walał od tej juki, mówię panu. Ale on panu, mówi w sobotę. Co w sobotę? Ten tapir będzie też dobry. No to w sobotę zjem, ale nie Właśnie. będzie już go, bo zjedli. Czyli wcześniej. rodzaj ciekawości, ale też czegoś takiego jak zainteresowanie, rozumiem też takie Ale nie wszystko otwartości. zjem, szefie, no nie wszystko zjem. Po prostu nie wszystko zjem. Dwie do... nie zjem w dżungli nawet, jakby była najpyszniejsza. Wróćmy do marszu. Pan... Gdyż wie pan, wieprzowina 90 parę procent ludzkich genów, to tak jakby pan swojego stryjka wtrążalał. To jest po prostu niezdrowe, a poza tym jakieś takie obrzydliwe. No, ponad Ale 90% tych do... samych genów i ja jem stek. Nie wróćmy steka, do takiego ma marszu. Do Proszę wczorajnie. marszu. Więc Emilia Wiśniewska opowiada, że jednak to była agresja. To był. Jakby dowód. Pana perspektywa jest inna, pan stało, bo pan uważa, że nic się nie stało. Ale, ale gdzie gdzie była agresja? Tam, gdzie się. E... Napadli na ten skład. Na skład napadli. Ja mówię o innej scenie. Tam Wróćmy do... scenie jak I też do tej płonącej, płonącej, płonącej tęczy. Skład. Jeszcze muszę pan coś mówił wytłumaczyć, o miłości. Bo jak pana słuchałem, to po prostu skład, nie wiem, gdzie oni mieszkają, ale skład oznacza, że. Wdarła się nieuprawniona tłuszcza, hałastra jakaś na cudzą posesję i ją zasiedliła. Czy posesja jest aktualnie zajmowana przez właściciela, czy jest w dobrym stanie, czy w zniszczonym, nie ma znaczenia, gdyż jest to czyjaś posesja. W związku z tym ci ludzie zamieszkujący skłoty są przestępcami i policja ich powinna na pałach wywalić stamtąd. Ale jak to się ma panie Wojciechu do tego, że ktoś chciał ich pobić. No? Proszę pana, już mówię, więc najpierw oni byli przestępczami, bo skłot to jest Nielegalne zasiedlenie cudzej posesji. I policja, że nie reaguje, oni tam od miesięcy czy od lat mieszkają, ja nie wiem, nie interesowałem się sprawą, bo to Warszawka jest. Dziwię się, że policja ich wcześniej nie zczyściła, więc to jest wina policji. Po drugie, zostali napadnięci przez manifestacje narodowców cudownie. Gdzie była policja? Bo jak pederaści maszerują przez środek miasta, to są otoczeni kordonem, myśli, uwaga, czemu? obronnym żeby narodowcy nie napadli legalnej manifestacji pederastów. Wszystko pięknie. Czemu policja nie rozdzielała kordonem tego skłotu od 100 tysięcy maszerujących ludzi, wśród których nie ma zgody na skłoty? Panie Wojciechu, o miłość chciałem zapytać, bo pan proszę, o niej proszę. powiedział. Mówił pan o tym, że takie rzeczy dzieją się z miłości na przykład. I teraz chciałem zapytać, jak tą miłość połączyć tak. z próbą... Wtargnięcia na skład przychodnia czy z płonącą tęczą? O, płonąca tęcza, proszę pana, cudownie się pan to zapyka. I miłość, niech pan połączy te dwie rzeczy, Już, bo po, to ciekawe. No, oczywiście, że połączę, proszę pana, i bardzo szybko. Otóż ta tęcza stoi, stała na Placu Zbawiciela w Warszawie i została wczoraj spalona. Nareszcie. Ale jak to ma się do miłości? Nareszcie została spalona, gdyż jest to plac Zbawiciela, a nie plac Pederastów. Ale jak to się ma do Jeż Miłości? Już mówię, jak mi pan nie będzie przerywał, to szybciej skończę. To jest plac Zbawiciela. I jeżeli Grąkiewicz Wald chce Pederastom stawiać pomniki tęczowe, to niech sobie poszuka placu Unii Europejskiej, tam to postawi, bo tam narodowcy nie przyjdą nawet siku zrobić na placu Unii Europejskiej. Nieroztropne było albo bezczelne stawianie przed świątynią katolicką pod wezwaniem Chrystusa Króla, Zbawiciela, i itd. pomnika Grzechowi Sodomskiemu. I tutaj jest winowajca. I należy palić takie pomniki, należy je zwalczać wszystkimi sposobami, nielegalnymi, również gdyż to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. Amen. A, a miłość gdzie? Bluźnierstwo przeciwko Bogu, czyli z miłości do mojego Boga, z miłości do mojej babci, która modliła się do tego Boga, z miłości do mojej mamusi, dla której Jezus Chrystus jest królem żywym i obecnym w tej świątyni, fizycznie obecnym, z miłości do wszystkich przodków i krewnych. Nie mogę się godzić na pomnik grzechu sodomskiego wystawiony tuż przed tą świątynią. Ta świątynia tam była pierwsza. Panie... Więc won, Wojciech... Z pederastami z placu zbawiciela. I... Plac zbawiciela, a nie pederastów. Amen. I tu stał się pan przerażający. To Dla... cudowne. Dlatego, Ale to wcale przestało być cudowne, bo to zaczęło. Ja usłyszałem takie coś. Że muszę się z panem bić po prostu. Tak, proszę pana, o wartości należy się bić. Ale tak fizycznie wie pan. Proszę pana, czasami nie ma innej drogi, tak jak w 1920 roku. No musieliśmy się z ruskimi bić. To był agresor. Jest do dzisiaj Rosja państwem agresywnie zachowującym się wobec Polski. I w związku z tym czasami mężczyzna musi iść na bój. No, nie ma innej drogi. Bardzo panu serdecznie Ależ dziękuję. Ależ proszę uprzejmie. Niech Pana Bóg błogosławi. Państwa gościem był właśnie na koniec tej relacji, którą oglądałem w telewizji Trwam, ksiądz, który racjonował e, tą właśnie pożar, e, płonącą tęczę, powiedział, że e, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wydało mi się to takie strasznie jakieś nie na miejscu. No a nie wiem dlaczego. Nie można chwalić Boga i Maryi zawsze dziewicy? Gdzie się komu podoba? Na tle takiego pożaru. No to dos doskonale, bo to był taki krótki egzorcyzm w ustach tego księdza. To jest no, bluźnierstwo przeciw Bogu jest najgorszą możliwą rzeczą, jaką mogę oglądać. Czy pewne rzeczy stały się jasne, prawda? Bo ja mam takie, zawsze taką nadzieję, że gdzieś to jednak można się jakoś porozumieć, dogadać. Nie, są Nie miejsca, kiedy trzeba postawić twardą granicę. Non possumus. Bohater narodowy świętej pamięci kardynał Stefan Wyszyński powiedział w którymś momencie władzy komunistycznej non possumus. I każdy ma to mówić w swoim życiu. Są takie momenty, w których Pan już mi nie da wejść dalej z moimi pomysłami do Pańskiego świata. I nie powinien Pan, bo jeżeli Pan się do żywego nie zgadza z częścią moich poglądów, to musi im Pan postawić tamę i powiedzieć stary. Dotąd tak, a dalej już ci nie pozwolę. I tam co wtedy? Bójka. Jak się pan będzie cofał w nieskończoność, to pan skrzywdzi własną rodzinę, własne dzieci, bo przyjdą panu podpalić dom. Musi się pan bronić w sytuacji, kiedy pan uznaje, że przekroczono pewne granice. Ale myśli pan, że w Polsce będzie w związku z tym jakoś tak niebezpiecznie, że będziemy się tak lać nawzajem? Nie, nie, nie. To jest kwestia wymiany władzy. Ta władza nic nie robi. No jeżeli policja dopuszcza do obrzucenia sowieckiej ambasady, proszę pana, kamieniami... No to powinny polecieć głowy Ale... przede wszystkim tego, kto wydał zezwolenie na marsz 100 tysięcy ludzi, którzy nie lubią ruskich przy ruskim płocie. No co za idiota udzielił tego zezwolenia. Błagam Pana. Bardzo Panu serdecznie dziękuję. Państwa gościem był Wojciech Cejrowski, Podróżnik, tak można powiedzieć. Pan mówi, co Pan chce.